Odsłonięciem obrazu przedstawiającego postać księżnej mazowieckiej Anny Danuty, żony księcia Janusza w gimnazjum nr 8 w Łomży, rozpoczęły się uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszych. Gimnazjum nosi imię księcia mazowieckiego Janusza I, który nadał prawa miejskie Łomży. W odsłonięciu obrazu wraz z dyrektor gimnazjum Haliną Dąbrowską uczestniczyła Mirosława Kluczek, zastępca prezydenta Łomży, i profesor Małgorzata Wilska, specjalizująca się w historii średniowiecza. Po odsłonięciu obrazu w holu szkoły uczestnicy przeszli do hali sportowej imienia Olimpijczyków Polskich. Oficjalne uroczystości z udziałem rodziców i uczniów klas pierwszych rozpoczęło wprowadzenie sztandaru gimnazjum i hymn państwowy. Do hymnu. Ślubowanie uczniów klas pierwszych to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu szkoły. W tym roku ślubowanie złoży 155 uczniów klas pierwszych w 6 oddziałach. Wydaje nam się, że to piękny, dobry rocznik. Uczniowie już pokazują nam swoje zainteresowania, są chętni do nauki, garną się do wiedzy. Wydaje nam się, że będzie to dobry rok pracy, dobre lata pracy. Życzenia uczniom, którzy rozpoczęli naukę w gimnazjum, złożyła Mirosława Kluczek, zastępca prezydenta Łomży. Życzę Wam tego oczywiście, aby oprócz takiej codziennej nauki, żebyście mogli tutaj spotykać się również po to, by swoją młodość pielęgnować, by tę młodość wykorzystywać nie tylko do celów rozrywki, ale również do tego, aby w przyszłym dorosłym życiu znacznie łatwiej Wam się żyło, znacznie lepiej Wam się żyło, a myślę, że będzie to możliwe dzięki temu, że uczycie się w takiej wspanialej, że będziecie uczyli się dalej, że już się uczycie w takiej wspaniałej szkole, jaką jest ta szkoła. Pani dyrektor, bardzo dziękuję Państwu, nauczycielom bardzo dziękuję. No i wszystkim życzę wszystkiego dobrego na najbliższe lata. Uroczyście trzymając sztandar szkoły, ślubowanie złożyli uczniowie klas pierwszych. Rotę ślubowania odczytała dyrektor Halina Dąbrowska. Uroczyście ślubuję dbać o dobre imię naszej szkoły i nigdy nie splamić jej honoru. Ślubuję rzetelnie wypełniać obowiązki, pracując nad podgłębianiem swojej wiedzy. Ślubuję szanować rodziców i nauczycieli jako tych, którzy dbają o naszą teraźniejszość i przyszłość. Ślubuję doskonalić swoją osobowość dla dobra własnego i ku pożytkowi społeczeństwa. Z ogromnym zainteresowaniem uczestnicy uroczystości wysłuchali wykładu profesor Małgorzaty Wilskiej, emerytowanej badaczki historii w Polskiej Akademii Nauk. Janusz Mazowiecki zastał sytuację, którą może nie wymarzył sobie, ale niemniej starał się wyjść jak najlepiej sprostać zadaniom, które przed nim stały. Tutaj o Januszu I pamiętamy, że te historie jego rodziny różnie się układały. Był synem przecież księżniczki opawskiej Eugenii i Siemowita III. Ten, oprócz jego ojciec, prawda, po śmierci żony matki Janusza, ożenił się drugi raz z księżniczką taką ziembicką i tutaj źli ludzie, można powiedzieć, których nie brakowało nigdy. Ludzie, którzy usiłują przeszkodzić, jak coś dobrego ktoś robi. No tutaj zaczęli plotkować, można powiedzieć, na dworze mazowieckim, że z tym syn, który się urodził z tego drugiego małżeństwa, że to na pewno nie jest jego prawowity syn, tylko kogoś innego. Książę Janusz zasłynął jako prawodawca, założyciel miast na Mazowszu. Jego żona Anna Danuta wspierała Fundację Uniwersytetu Krakowskiego. Szczególnie dla Łomży książę Janusz to jest taki książę, który był tu powinien być ceniony.
Nie bylibyście Państwo takim pięknym miastem teraz, gdyby nie on. Tajemnica tego polegała w silnych osobowościach ludzi, którzy serio traktowali to, co chcą zrobić. I to po prostu robili na co dzień. Tenże książę, o którym mówię, on jeździł, on nie odpoczywał. Wyjątkowo na święta zatrzymywał się dłużej. A tak, to był stale ciągłej podróży. Dziennie to było 25 do 30 kilometrów, które jechał od grodu do grodu, gdzie powoli, gdzie sprawdzał, sprawował najwyższe sądy, sprawdzał, jak to wszystko działa, poprawiał. Sceny z Dworu Książąt Mazowieckich odtworzyli uczniowie z teatru szkolnego oraz grupy tanecznej działającej w gimnazjum nr 8. Dziewczęta i chłopcy w strojach z epoki, przebrani za rycerzy i damy dworu książęcego, wystąpili także w inscenizacji pojedynku. Społeczność gimnazjum nr 8 aktywnie włącza się w życie kulturalne miasta. Najbardziej znany jest udział uczniów w inscenizacjach organizowanych w rocznicę nadania praw miejskich Łomży przez księcia Janusza.